I wojnie światowej Ustka stała się dla Niemiec miejscem bardzo strategicznym. Rzesza, utraciwszy łączność z Prusami Wschodnimi, próbowała uniezależnić się od Polski. Ustka miała być lekiem na problem, który powstał po 1920 roku, kiedy to Polsce oddano korytarz z dostępem do morza o szerokości od 30 do 90 km. Doprowadziło to do sytuacji, w której Niemcom naliczane były opłaty tranzytowe, a ze strategicznego punktu widzenia istniała obawa, że Rzeczpospolita może zablokować całkowicie komunikację lądową pomiędzy terytoriami Rzeszy. Tradycyjne połączenie Berlin, Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdańsk, Królewiec zostało więc przecięte. Był to również spory problem dla 3 milionów mieszkańców Prus Wschodnich, nagle odciętych od reszty ojczyzny. W 1937 roku zapadła decyzja o budowie wielkiego portu i ufortyfikowanej bazy marynarki wojennej w Ustce. Terminal miał uniezależnić komunikację pomiędzy Rzeszą i Prusami Wschodnimi od Polski. Odcięcie Polski od niemieckiej komunikacji lądowej miało również uderzyć bezpośrednio w gospodarkę polską, a właściwie w jej przychody z tytułu opłat tranzytowych. W tych czasach przejazd jednego samochodu osobowego przez polski korytarz kosztował 5 zł, co było równowartością 1 dolara. Na budowę terminala brano pod uwagę 3 lokalizacje. Najbliżej granicy położona była wieś Białogóra, lecz nie było tam żadnej istniejącej infrastruktury, więc trzeba byłoby budować wszystko od zera. Drugą koncepcją była Weba. Ta opcja miała silnego zwolennika w postaci Maxa Leibbranda, dyrektora Kolei Rzeszy do spraw inwestycji. Koniec końców zwyciężył wariant usteski przy silnym zaangażowaniu i lobby armii niemieckiej. Początkowo koszt budowy terminala oszacowano na 60 milionów marek. 30 milionów miało zostać przeznaczonych na port, 15 na wszystkie prace okołoportowe i kolejne 15 na budowę magistrali kolejowej Ustka - Sławno-Białogard-Berlin. Otwarcie terminala wstępnie planowano na wiosnę 1941 roku. Nowe molo, usytuowane na zachód od istniejącego, miało wchodzić łukiem w morze na 1600 metrów. Jego zakończenie miało zbliżać się do istniejącego molo wschodniego, które dodatkowo miało zostać przedłużone. Miało to na celu umożliwienie wpłynięcia do portu większych jednostek o większym zanurzeniu, ponieważ wejście byłoby dalej od lądu i byłoby szersze. Ideą było wprowadzenie tu dużych statków pasażerskich, które zapewniałyby komunikację z ominięciem lądu. Bezpośrednio do portu biegłaby linia kolejowa, która zabierałaby podróżnych w dalszą drogę lądową w kierunku stolicy Rzeszy. Również tu, na wypadek wojny z Polską, miałby następować transport wojsk z i do Królewca. Od początku na budowie terminala w Ustce pracowało ponad 800 robotników, specjalnie ściągniętych tu z terenów całej Rzeszy. Hitlerowcy
mieli między innymi w ten sposób walczyć z bezrobociem szalejącym w całym kraju. To, co udało się zbudować, to 300-metrowy odcinek molo. Więcej nie udało się wykonać, ponieważ wybuchła II wojna światowa. W marcu 1939 roku zmieniono koncepcję budowy pomostu. Pierwsze 605 metrów mola miało zostać wykonane w bieżącej technologii palowej, by dalej budować je metodą kesonową. Technologia kesonowa zakładała wytworzenie gotowych prefabrykatów na lądzie w postaci pustych zbiorników. Dzięki uzyskanej tym sposobem wyporności można było je transportować na odpowiednie miejsce i tam precyzyjnie zatapiać. Na koniec wypełniały się takie elementy betonem. Pale utrzymujące pomost zostały wbite naprzemiennie w 5 rzędach. Każdy z nich miał 13,5 metra wysokości. Konstrukcja mola zabezpieczona jest po obu bokach stalowymi profilami, z których utworzono tak zwaną ścianę szczelną. Dzięki niej tamowany jest ruch wody morskiej. Nad palami rozciąga się stalowa plecionka zalana warstwą betonu o grubości 1 metra. Była to podstawa, na której tworzono część nadwodną pomostu. Istniejące molo ukończone jest różnorodnie. Od strony lasu widzimy część nadwodną, podczas gdy elementy najdalej wysunięte w morze są nieukończone i prowizorycznie zabezpieczone. Było to niezbędne, ponieważ stal, nawet ta cynkowana, jest niezwykle wrażliwa na wodę morską. Do zabezpieczenia nadwodnych części używano betonu, gdzie jako domieszki zastosowano piasek plażowy. Było to spowodowane rozkazami Berlina, by wprowadzić oszczędności materiałowe. Było to o tyle ciekawe, ponieważ wcześniej zwracano szczególną uwagę na jakość kruszywa do zaprawy. Niedokończona budowla na usteckiej plaży kosztowała III Rzeszę niebagatelną jak na ówczesne czasy kwotę 10 milionów marek. Udało się wybudować 22 segmenty falochronu o łącznej długości 330 metrów. Wokół terminala urosło wiele legend i niewiarygodnych historii. Jedna z nich mówi, że Niemcy budowali tu przystań dla swoich ubotów lub nawet podwodny port. Najbardziej kuriozalna teoria zakładała, że podjęto tu próbę wybudowania drogi lądowej z Ustki do Szwecji. Po II wojnie światowej, gdy Ustka trafiła w granicę Polski, molo zwróciło uwagę władz ludowych dopiero w latach 70. Chciano wówczas umieścić istniejący fragment pomostu w planach rozbudowy tutejszego portu. Jednak idea skończyła się na fazie koncepcyjnej.